Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę porozmawiać z Milki i to jakieś informacje od niej wyciągnąć, ponieważ wiemy już o tym, że Palionka faktycznie ma swoją tajną bazę tam gdzieś obok swojego tego zamrożonego domu. Ale myślę, że dzisiaj jak pójdziemy z Milki, postaram się z nią pójść w tamte tereny i coś od niej wyciągnąć. Może jakaś informacja, że tak powiem, wpadnie i będziemy mieli kolejny dowód, że one coś faktycznie przeciwko nam planują. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Macie na przykład 5 sekund na zostawienie łapki w górę, dopóki nie zrobię pompki. A ja robię pompkę, uwaga, 3, 2, 1, 0. Jest jedna pompka zrobiona, kto nie zostawił łapki w górę, ten jest niezły cieniasz. A ja was witam oczywiście na Palionowie, jestem u siebie na chacie i zaraz pójdziemy do Emilii. Ja tutaj, prawda, przypomnę tylko o tym, jak wygląda ta nasza tajna baza. Ta tutaj taka fejkowa tajna baza, w której tak naprawdę nic nie jest takie tajne, no bo mamy tutaj jakieś śmieszne po prostu rzeczy. No Palionka jakby łyknęła wszystko, wiemy o tym, że jest jakaś tajna baza, powiedziała nam co, co mamy jakby, co, nie powiedziała nam co, tylko powiedziała, że gdzieś tam jest ta tajna baza, więc jakby mamy świadomość, że faktycznie może tam coś być. No i podejrzewam, że to jest właśnie ta baza, którą w ogóle odkryliśmy, nie? Więc jakby wydaje mi się, że tam będziemy dzisiaj próbowali pójść razem z Milki i zobaczymy, jaka będzie reakcja Milki, bo podejrzewam, że albo będzie jakby odgrywać, że że ja nie wiem nic o tej tajnej bazie, albo w ogóle nie będzie chciała tam iść na przykład. No nie wiem, zobaczymy, tak naprawdę się okaże. W każdym razie ja w tym momencie idę po Milki, bo ona gdzieś tutaj właśnie się kręciła, więc uwaga, podchodzimy do domku. Halo, puk, 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 halo, halo, czy jest ktoś na chacie? Dobra, wchodzę jak do siebie, nie interesuje mnie to, dobra, ona tam gdzieś na górze, widziałem w oknie, że przebiegła, więc uwaga. Halo, dzień do... O! No znowu mnie tutaj podglądasz. Ja nic nie podglądam. Co to miało być? Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Ciekawe, mnie tu nie ma. Dobra, nieważne. Pukałem. Pukałem, nikt mi nie otwierał. To twój kolor. Co mój kolor? No tutaj ten kolor, ten tulipan. To nie jest mój kolor. Ładnie się ten. No ale ładnie powiem ci, że współgra całkiem. Tak? Z tobą tutaj, no. Bardzo fajnie. Serio. A czy możemy dzisiaj pójść na pewną wyprawę? Możemy, oczywiście, że możemy. Zapraszam oczywiście na piękną wyprawę. Cudowną, prawda? Ale nie, to niedaleka wyprawa, to niedaleka wyprawa, bo nie wiem, czy wiedziałeś. Nie wiem, czy słyszałaś, ale domek Palionki się zamroził. Co? No. No, chodź, pokażę ci, co się tam wydarzyło. Jest lekko, no, że tak powiem, jak to się mówi, lekko się oszronił. Co? No, chodź. Pokażę ci, jak to wygląda, no bo patrz, cała ta góra zrobiła się taka śnieżna. No właśnie, wszystko... widziałam to wczoraj i nie wiem, co się z tym dzieje za bardzo. No właśnie, właśnie, wszystko tutaj się mrozi. Nieźle mrozi na tym serwerze. Ale chodź, bo patrz, o widzisz? Widzisz, jak tam zamarzła głowa? Jest niekolorowo, jest niekolorowo, ale chodź, w każdym razie pokażę ci, widzimy to wszystko, pokażę ci, jak to tam wygląda, bo no, jakby Palionka w ogóle, Palionka zmieniła kolor. Jak to zmieniła kolor? No, bo no, zrobiła się niebieska nagle po tym, jak to tam się zamroziło i tak dalej, nie? Ja w ogóle otworzyłem pod tłustym tostem. Co to jest tak zwana piekarnia, chlebownia, aczkolwiek ona zostanie lekko pewnie przebudowana, bo... Znaczy, bo to jest jakby sam stragan na sprzedaż, a ja jeszcze bym chciał taki młyn wybudować, nie? Żeby pod tłustym tostem, tłuste bułeczki, takie z pieca, fajne, wiesz, o co chodzi. Nie, ona się objadł. Ja jadłem. Rzeczy opowiadasz. Jedna, co to się w ogóle wydarzyło? Masakra. No właśnie, totalnie się wszystko zamroziło i nie jest kolorowo totalnie. Totalnie cała głowa zamrożona. Nie może tak być, jeszcze w ogóle się lekko roztopiło. No właśnie widzę. Ale to pewnie za chwilę zamrozi się znowu. O, wejdziemy do środka, zobaczymy, jak tu sytuacja wygląda. W ogóle Palionka, ale tu jest zimno. O, aż mnie przetrzepało. Tu jest jakaś skrzyneczka. O, tu jest w ogóle... Co to jest za list? No to Palionki po prostu, no, przyjaźniły się. Co to za czytanie? Ha, ej! Co? Nie, co to dobrze, RODO czy mogę jest, przeczytać? RODO jest. Czy mogę przeczytać? Myślę, że możesz. Nie mam żadnych tutaj tajemnic. Okay. No. Hej, Palionko, co powiesz na kawkę jutro rano? Poobgadujemy co to znaczy za poobgadujemy sobie chłopaków? No a co, kurde, co ty taki ciekawski jest? No o co chodzi? O co chodzi z obgadywaniem chłopaków? Ale nie wiem, o co ci chodzi. No, no jakie obgadywanie chłopaków? Słuchaj, no po prostu gadanie o chłopakach, no. Czy ty coś ukrywasz przede mną? Nie? Nie, nie ukrywam się przed tobą. A jak mnie obgadujecie? No nic. A co cię to interesuje po prostu, no? No, interesuje mnie to po prostu. No nic, no mówimy, że masz co, fajnie się ubierasz, że na przykład, że masz ładnego tutaj przypieczonego z prawej strony ten troszeczkę kawałek tosta. No, szybko tyle, wymyślasz no. Te kłamstwa, a tak naprawdę? Ale ja nie wymyślę żadnych kłamstw. No ja ci mówię, no. Czyli, a gdzie na tą herbatkę chodzicie się spotkać?
No raz do mnie, raz do niej, tutaj różnie, no co ci mam powiedzieć. To teraz już chyba tylko do niej będziecie chodzić, nie? Znaczy do ciebie, bo tutaj mrozi. Wam herbata no, wystygła. Mrozi, tutaj strasznie mrozi, fakt. No ale tutaj patrz, na przykład na górze... No, o kurczę, co to jest? Nie wiem, pierwszy raz to widzę, szczerze powiedziawszy. Dlaczego tutaj wyrosły takie ten? Czy tutaj ktoś jakiś zamach chce zrobić, że tak powiem? Nie wiem, to się, ale trzeba tego dziwne. Pozbyć chyba, wiesz? Bo to... Myślisz? Bo, no bo to jak spadnie to na łeb, to wiesz... Patrz. To spada no, na głowę? No, stań tutaj w tym miejscu. Nie, nie chcę. Nie, tu musisz stanąć. Tu. Tu? Ale ja nie chcę, ja się boję. No i co? Nie, no nie bój się. Co ty robisz? O co chodzi? Ała! No ja właśnie. Więc już wiesz, jak, wiesz już, jak spada na głowę. Od kiedy to jest w ogóle? To no, od niedawna to jest. Okay, no w sumie okay, na tej wersji chyba dopiero to dodali, czy tam na 1.17. Nieważne. W każdym razie chodź, idziemy dalej w takim razie. Okay. Tutaj jest totalnie zamrożone wszystko i tak dalej. Zimno, tutaj w ogóle patrz, w tej jaskini domu. Tu obok, tu musi być tak zimno. Ale chodź, przejdziemy się tutaj. Ale po co? No co, no chodź, weź, zobacz, ale pozwiedzamy. Chodź, no nie no, ja się boję, chodź, słyszysz, ej. Pająk, czekaj, pokonał go. O, patrz, na ciosa szybko, zobacz, co tutaj się dzieje, patrz, co się tu dzieje, patrz szybko, patrz. Widzisz to? To jest łańcuch. Tutaj. No, zrób rak, mój wypad. Chodź, dobra, idziemy. Nie no, chodź tutaj, przejdziemy się do ten, ale pozwiedzamy po tą górę. No ale co, patrz, no po prostu... Nie no, mi jest zimno. No, ale nie, no nie, no chodź, no, ale no. Jak, ale wytrzymasz, Paliąga tu przeżyła kilka dni w tym mrozie i jakoś żyje. Ale mi jest zimno. No, chodź się przejdziemy tu. Ale mi tu. Jest zimno, no mi już paluszki odmarły. Ale mieliśmy pójść na wyprawę i teraz wydziwiasz. No, to ja nie wiedziałam, że taka w zimę, ja muszę się przebrać w takim razie, jakąś kurtkę. A masz coś, masz coś w domu na przebranie? No, nie mam wszystko, no nie wiem. Musiałem sprawdzić, no, no zimno jest strasznie. A chodź, ale nocy. Tu. No minusowa temperatura, no chodź tu. No, ale nie, no czemu? No chodź tutaj, patrz, no, bo tutaj czemu? Tu jest taka fajna jaskinia. No ale po co tam iść? No kurde, ja się boję, jest no, mi zimno. Nie, nie bój się, spokojnie, ej! Patrz, ja już miecz w ręku mam, dobra, obronię dobra, cię, chodź tutaj, bo tu jest chodź, ten. Nie, no chodź tu. Ale dlaczego nie chcesz tutaj przyjść? No bo tu jest zimno, bo jest zimno! Ale przed chwilą ci tutaj przeszkadzało, że jest zimno, a teraz nagle jest zimno? No nie, no cały czas mi to przeszkadzało, jestem z marzduchem przecież. Ale czemu się nie chcesz ograć ciepełku, uciągnąć jakiś film sobie? No ale, ale co? Ale patrz, tutaj już nie ma śniegu. Nie, jest zimno, tam jest zimno. Ale nie ma śniegu. Tam jest zimno. Nie mam nic tutaj żadnej pochodni. Chodź. No i co we mnie śnieżkami rzucasz? Czyli co? Czyli tu nie chcesz iść, bo zimno, tak? Tak. A przyjdziemy jest zimno, tu jutro? No może, no jako jutro też jest dzień, no ja nie wiem co będę. A dlaczego? Słuchaj, no jakby tam jest tak zimno, no nie wiem, ja nie planuję sobie tak bardzo, okej, okay. No rozumiem. No a tam jest zimno. No tak, zimno jest, rozumiem. Tylko dlatego, bo zimno. Tak, bo tam jest zimno. Tak. I tam nic nie ma. No nie, tam jest zimno po prostu. Okej, okay, rozumiem. Tam jest, ja pewnie bywam przy Paliąki dom. No nie no, mówiłaś, że chodzisz do niej, nie? No tak, no ale w jakichś jaskiniach, kurde, po jej górze, to wiesz, tam średnio interesuje, co tam jest, co nie? Czyli no. Nie wiesz, co tam się wkryje w tych górach. Przecież ja mam katar, wiesz? No, przepraszam, że tutaj akurat zima jest. No, jakbym chodził w krótkich spodenkach w zimie, to też by mi było... Ja patrz, ja ubrany w spodnie, buty zimowe, prawda, bluza, a ty co? A ty krótkie spodenki, no oczywiście, giry na wierzchu, normalnie, przewieje cię. Czy to spódniczka jest, to jeszcze lepiej. Nie, to są spodnie, bendy. Tak, oczywiście. Ja mam ten... No, ja po prostu, no kurde, no tu jest ciepło, słuchaj, tak? Zainwestowałabyś w rękawiczki, a nie te kastety ciągle masz na tych dłoniach. Gdybyś chciała komuś wywalić bułę. Patrz, tu się możesz ogrzać. O, ogrzej się i lecimy no szybko fajnie. Z powrotem. No, ale nawet przesadę się wtedy jeszcze bardziej będę chora, nie widzisz, nie, że no, już przecież, mam gorączkę. Się ogrzewasz. Gorączkę. Się ogrzewasz przecież. Ja mam gorączkę. No to chodź do łóżka w takim razie. Znaczy, ty po prostu idź do łóżka. A ty co będziesz robił? No ja pójdę sam w te góry, no. No ale czemu chcesz iść tam w góry? No, a co, czemu mam tam nie iść? Jesteś w drzwiach troszkę, chodź tu. Jakby, no słuchaj, ja mam pomysł, ja idę do jacuzzi. Okej, no możesz... to idźcie, wygrzej, a ja po prostu ale może sobie... Ale też chodź! Ale, no, że z tobą do jacuzzi? No wychillować, no kurczę, jakby... Po co mamy iść do jakiejś góry zimne? Dobra, przekonałaś mnie tym jacuzzi. No dobra, no to co? No to tutaj, prawda, wychilluję, prawda, troszkę, no i później pójdę w te góry, nie? Mhm. A stąd dobry widok na te góry jest nawet, bym powiedział. No, bardzo dobry. Nawet na tą jaskinię tam, do której nie chciałaś iść. No bo tam było zimno strasznie, jeszcze ona jest straszna i przerażająca. Nie no, ale musimy tam pójść kiedyś, zwiedzić razem wspólnie taką jaskinię. Musi być kiedyś taka jaskinia, którą wspólnie zwiedzimy. Czemu tu nie ma bąbelków? Spoko kiedyś tam, no bo nie wiem jak je zrobić.
No i co ty robisz? Ta woda pokonuje prawa fizyki. Niesamowite. Żebyś wiedział. No dobrze, w każdym razie, no to skoro tam nie chciałaś pójść, to nie. No to ja już się ogrzałem, już mi się nie chce jacuzzi. Ja będę lecieć do siebie po prostu, wiesz? Spotkamy się następnym razem. Życzę ci tu miłego pluskania się. No i do zobaczenia. Dzięki. Hejo. Trzymaj się, pa pa. Dobra, widzowie. Tak jak myślałem, ktoś ukrywa, nie chciała pójść w tą jaskinię, w której doskonale na bank wiedziała, że tam jest jakaś, prawda, tajna baza i nie chciała tam pójść, czyli tam faktycznie ona też wie o tej tajnej bazie i ukrywa, nie chce powiedzieć o niej nic. No więc mamy kolejny dowód, który wskazuje na to, że miałem rację, to wszystko trzeba, prawda, skompletować i wszystko przedstawić Palionowi. Mam nadzieję, że te argumenty mu, czy mu wystarczą? Pewnie mu nie wystarczą, więc pewnie będziemy dalej polować na kolejne, prawda, dowody, że tam faktycznie jest coś planowane. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro. Pozdrawiam, cześć, pa pa.